ja potrzebuję autohila, holy fuck. Czemu ja potrzebuję autohila? Czemu ja się nie zregenerowałem wcześniej? To będzie zagadka na najbliższe stulecia. A dobra, co my właściwie tutaj mamy teraz takiego w miarę dostępnego? Na pewno jest Zeus, do Zeusa nie chcę iść, nie teraz przynajmniej. Na pewno będą jakieś głupie questy, nie questy do porobienia, mam abscesy. Cześć Sebastianie! Trochę tych rzeczy jest teoretycznie, więc będzie co robić. Tylko standardowe pytanie brzmi, od czego zacząć, bo to też nie jest oczywiste. Mogę zawsze przejrzeć questy i zobaczyć, co muszę zrobić właściwie. Ej, na pewno jeżeli jestem jakieś 70 poziomów do przodu, to mogę po prostu pobić Amanozako, prawda? 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 Tak zwane słynne ostatnie słowa. Nie no, spróbuję, powiem szczerze, ale... Powiem tak, nie nastawię się jakoś, że pójdzie super wybitnie, ale... Ja nie chcę porobić teraz sidequestów, bo... Trochę grindowałem w międzyczasie, żeby móc je robić przede wszystkim. Nawet teraz pytanie, a Amanozako była... Tu była. I najszybciej będzie z tą. Mam tylko nadzieję, że fazy księżyca mnie kompletnie nie uwalą i nie będę musiał czekać 10 faz. Ma dziwne wrażenie, że jeżeli tak będzie, to po prostu sobie pójdę gdzie indziej w tym czasie. Plany na dzisiaj to przede wszystkim liczę na to, że moje gardło nie będzie robiło mi jakichś wielkich problemów, bo wciąż tak odczuwam covidowe problemy. I tak póki co to zauważałem, że... Wow, ja naprawdę w to wpadłem. Że generalnie im więcej mówię, tym większa szansa, że się trochę rozkaszlę. Więc mam nadzieję, że tym razem mnie to ominie, tak powiem. A jeżeli chodzi o samą grę, mówię, na razie chcę porobić te questy, które mam w cienniku. A potem w miarę możliwości podwiedzać trochę czwarty sektor. To jest prawko. Zobacz, kto by się spodziewał, że węże, które są jakieś 40 poziomów niżej, nie będą wiele robić, co? Prawie jak Jezeusowi. No ale mówię, też mam nadzieję, że te... czy... O mój Boże, ja teraz jeszcze ją muszę odstawić! Jezu Chryste! Okej, tego się nie spodziewałem. Teraz pytanie, gdzie mogę znaleźć kogoś, kto potencjalnie mi pomoże? Wydaje mi się, że w UNO był Yatagarasu, który chciał ze mną chodzić. Mam nadzieję, bo jak nie, to będę miał trochę więcej szkania. Loadingu... Czy dobrze kojarzę? Tak, jest to teraz. Buu! What? Nie mogę się jej nawet pozbyć! Dlaczego? Fajnie, nie będę robił questu Amanozako. Zrobię go później. Czy coś. Dobra, to co tu jeszcze mamy w takim razie? Mamy 4 bogów Minato. To teoretycznie mógłbym zrobić. Tylko muszę ich znaleźć, co nie jest oczywiste. Ich chyba nie widać tak
w miarę oczywisty sposób na mapie. Przynajmniej tutaj jej nie widzę. No, chyba to pobiegam sobie, powiedzmy, normalnie. Przy okazji może trochę kasy nam wpadnie do kieszeni. Kasy nigdy za wiele, tak z doświadczenia. Zwłaszcza jeżeli chcę kompanię wypełniać. No dobra, w dużym skrócie chcę teraz w miarę możliwości. Dobra, tam widzę jedną kropę, tu widzę jedną kropę, tylko miało być cztery w sumie. A tutaj są trzy z tym jednym, którego już wcześniej pobiłem. Coś mi tu bardzo mocno nie halo i mi się to nie podoba. No ale bo na razie zgarniemy tą trójkę, może czwarty się wtedy pojawi albo coś. Dobra, tutaj w prawo się szło. Na szczęście wszystko ode mnie będzie realnie uciekało. Lifestone już nie odźwigniemy więcej. Realnie wciąż opłaca się teoretycznie pytać Amanozako, co tam znalazło, bo mogło to być na przykład mitamy z gospelami. A na to nigdy nie będę narzekał, że mam za dużo. Dobra, tutaj prosto. Tylko zgarnę sobie relikwie. Realnie, jeżeli mi się dobrze wydaje, to ci bossowie, którzy są w tym questie do pobicia, są na dużo niższym poziomie niż my, więc nie powinni stanowić takiego problemu, ale jak już mamy questy, to je podróbmy. Dobra, tutaj... jest aż tam... Momentalnie się zastanawiam, czy nie raz i byłoby im po prostu tam teleportnąć, ale... jak to mówię, może jeszcze po drodze na to się wpadnąć ciekawego. Dobra, czyli tutaj prosto i... kurde, przez tak ta mapa wygląda, mam wrażenie cały czas, że tutaj coś powinno być na środku. A nie ma. I to mnie to denerwuje, jakieś takie... wrzućcie coś tam, tam coś powinno być. Hej, hej, hej! Co tam mnie hej, 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 wiesz? Pochwal się. Jeszcze chwilę i stwierdzę, że jednak nie ma sensu z nią gadać w tej chwili. Jak patrzę na te wszystkie lifestone, które próbuję mi wciskać. Dobra, i tutaj w prawo. Jeżeli dobrze kojarzę. Co dobrego? Jeżeli lifestone. Okej, okay, light shard. Aj, to był któryś z tych bossów, którzy latają, więc chyba nie do końca ten, na którym zależy, ale w sumie jak już tu jestem. Spróbować się poogarnąć mogę w sumie. Na zasadzie co mi szkodzi. Tej dwóch jest ogólnie bossów z tego co widzę. Czego jednym jest ten long, na którym nam powinno zależeć. King Long dokładnie rzecz mówiąc na 45, co biorąc pod uwagę, że mamy 65, to nie powinien stanowić jakiegoś specjalnego problemu. Zgaduję, że Zio. Nie powiem optymistycznie, że zejdzie w dwie tury, ale w sumie szansa jest. Yeah.
A to on na mnie powinien robić wielkie krzywdy przez różnicę w poziomach. Wygląda tę rundę. Mogłeś zrobić tyle rzeczy, a wydajesz ma tę rundę chuju. To jest dyki. Essence King Longa. I w sumie jak już tu jestem. Czy mogę spróbować coś wykombinować z tym drugim latającym tatuajstwem? Bo to chyba był Samael, jeżeli dobrze widziałem. Samael albo Seth, jedno drugie. Kto jest tych mrocznych latających smoków? To teraz muszę zaczekać, aż on podleci. To jest najgorsze, że one dość, powiedzmy, mają długą drogę, po której latają i niekoniecznie oczywiste jest złapanie ich. O. Okej, czyli po prostu sobie przeleciał nade mną i ma kompletnie wyjebane. Ale fajnie. Chyba, że jeszcze tu wróci. Siema? Nie chcesz do mnie zlecieć? Chyba nie. Dobra, czyli... chyba nie możemy go stąd ogarnąć. W każdym razie nie jest to demon do naszego obecnego questa, więc... też nie jest to jakieś bardzo pilne. A wydaje mi się, że on może być po prostu w innym miejscu dostępny, do którego jeszcze w tej chwili nie mam wstępu jak tak bezpośredniego. Ale też do końca nie pamiętam dokładnie co i jak. A dobra, tu jest jeden, a gdzie będzie... O, i tu jest czwarty. A i to w sumie rzeczywiście będzie czwórka. Dobra, tam jeszcze tepnę. Bo będzie szybciej po prostu. I tu się szło górą. W sensie nie tu od razu, tylko kawałek dalej. Ale generalnie King Long, z tego co pamiętam, jest najsilniejszym z całej czwórki, więc... Ale teraz będzie już tylko łatwiej, pomimo że już było łatwo. Więc nie nastawiajcie się jakoś specjalnie na to, że ten... że będzie jakiekolwiek wyzwanie. Tutaj prosto. Oczywiście Sashigumo wciąż chcą z nami walczyć, pomimo że mają 50 poziomów niżej. Jak mam? Nie pamiętam sobie, czy mamy te demony, kiedy są. Zobaczmy. Tak, miałem je. Dobra. Ostatni sektor to jest też miejsce, w którym lubię jako tako chodzić sobie i zgarniać te demony, których do tej pory nie miałem z tego czy innego powodu. A więc jeżeli akurat na coś napotkam tak po drodze, czego wiem, że nie mam, to też postaram się jako tako to wziąć. A gdzie ty jesteś, Shamanosako? Jezu, jestem ślepy. Spyglass. Narzekać nie będę. Właśnie to takie edgy pokemony. Czy edgy od razu. Bo co, bo poświęcimy Syna Bożego, to da wyżej, edgy? Hold up. Fang Flank, dobrze pamiętam? Zuka. Nie wiem czemu zawsze to mylę jakoś. Jeżeli dobrze pamiętam, to plan jest od... ognia, więc będzie podatny na lód. Jak dobrze pójdzie, to w jedną turę padnie. Czemu mogę zejść to tak?
Okej, to nie jestem pewien, padniesz tutaj, zależy od tego, czy klikniemy. Tak, klikniemy. Więc jest szansa duża. Kuchu, daj. A nie, raczej przeżyję, chyba że jakieś włoskie hasło tobie. Może gdybym użył dwa razy Hasutobi, to był numer. Nie, jeszcze nie przekombinowałem po prostu. No nic. Esencję żółkę. I ostatni był... Ostatni był aż tam. I w sumie nawet nie jestem pewien, czy to jest... Zastanawiam się, bo wiesz, to na pewno jest ten boss do tego questa, czy to nie jest boss do innego questa. Zaraz się przekonamy. Nagatacho. Znaczy, no na logikę i na to, że nie widzę tutaj nic innego, to powinien być to boss do tego questa. A jednocześnie z jakiegoś powodu mi to jakoś nie pasuje przez to. Wiem dlaczego. Nevermind. Bajchło. Poznałem też jako Biakko albo w Super OP Demon protagonisty Devil Survivor 2. 43. Myślałem, że będzie na niższym poziomie. No bo to podawajmy, że walczymy chociaż odrobinę normalnie. Bajku był od elektryczności, więc będzie na sam podatny. One są jakoś tak parami powiązane, że Genbu i Żółkę są odpowiednio na ogień i lód nawzajem i Kinglonki Bajku są odpowiednio na ten... na Zanzio. Czemu imię tego dymon tak bardzo brzmi jak Żółk? Pytaj Chińczyków. Chyba akurat Żółkę to... tak typowo chińska wymowa. Nie zgadnę, Marakunde i Magatsuki. Blisko. Fincer to efektywnie tak kukadża, więc nawet z efektem nie trafiłem aż tak dobrze. Kwitnie wszedł. Niedobrze. Nie, no, powinienem go zabić w kulturę, ale... A pan Maki? No dobra. Esencja bajku. I możemy wracać do smoka, który zleci nam to zadanie, tylko... Czy on był w tej strefie, czy on był... Nie, on był nie w tej... On był w tej strefie, nieważne. A to tylko zabierę cover. Przy okazji zaraz będziemy mieli okazję się przekonać, dlaczego nie chciałem robić tego questa za bardzo wcześniej. Pomimo, że demony by wskazywały na to, że wypadałoby. Aż no fajnie, że można mieć ich esencji w ogóle, tak, ale... Zepsałem, prawda? Jeżeli tego nie zabiję, to zabij to jeszcze raz. No i dobra, jak tam się szło? Kompletnie dookoła, prawda? A i dwa razy też są wciąż agresywne, niestety. Jest dużo demonów w tej grze, które pozostały agresywne niezależnie od poziomu. Dziwnie to trochę. Ale no kim ja jestem, żeby się kłócić ze szczytami designu? No dobra. Czy wyzywamy Huang Long? Jasne. Udało nam się pokonać cztery bogów. Ej, ma smoków. 30 tysięcy ekspa. Huang Long dostrzegł nas potencjał. I proponuje nam... kolejne wyzwanie.
mianowicie siebie. Ja jestem w stanie go pokonać, to jest zasadnicze pytanie. Może być ciężko. Ale spróbujemy. Przede wszystkim chcę go trochę podebuffować, żeby w ogóle myśleć o tym, żeby móc mu coś zrobić. Tutaj mam fuleta z ofensywę, więc... Loki może nie być optymalną odpowiedzią na tę walkę. Zwłaszcza patrząc na to, że on jest podatny jedynie na Mudo i ma wszystkie żywioły kosmiki do on. Nie podoba mi się to. Kompletnie mi się to nie podoba. Au. On jest po dwóch. On był po dwóch tę rundę. Ja właśnie słyszałem odgłos pod tytułem przyjdę tutaj za jakiś czas, jak pofuzuję sobie palty? Też mieliście takie wrażenie, że coś takiego słyszeliście? Zobaczcie sobie, jak fajnie było, gdyby można było w ten sposób go zinsta-killować. To nie brzmi źle, ale jednocześnie brzmi jak coś, czego nie chcę robić. A, by the way, tutaj Baiku ma 65 niż 43, więc będzie fajnie. Ale już nie krytuję. Ale przynajmniej ma staty, powiedzmy, normalnego demona, jak nie chodzi. Au, poziomie. Not like this, zgadzam się. O, odzywa dalej sojuszników, ale fajnie. Daj, już jeszcze raz też Gendy. Okej, nie musi. No dobra, czyli tutaj przyjdziemy, jak się odrobinę podskalujemy, jeżeli chodzi o demony. Nie, bo gdybym miał palty na 65, taki wiecie, że palty rzeczywiście, a nie tylko siebie, to by było do zrobienia. Przede wszystkim dlatego, że moje palty by nie umarły od jednego Megdeleonu. A z czterema demonami podejrzewam, że byłbym w stanie nawet miał sensownie tego bajku zabić w jedną turę. Więc no, moje palty na chwilę obecną będzie do wymiany. Zresztą no, widzicie, że większość moich demonów wciąż ma te 50 któreś poziomy. Co na demony na 70 będzie zgoła nieoptymalne. Anyway. Zakładałem, że tego chwilowo nie możemy zrobić. Klejnoty to trochę whatever. To jest na moją małą głupią kurwę. Klej chwilowo się pozbyć nie mogę. I to jest na Adamelacha, który jest w... Mam ochotę powiedzieć, że w Taito, ale Taito to jest chyba... Nie, Taito to jest duża okazja. W każdym razie jest tutaj. Dobra, no to w takim razie bierzmy się za zwiedzanie takie legitne tej lokacji jako tako. Przy okazji chodząc tutaj będę mógł połapać sobie trochę demonów na rozsądniejszych poziomach, które potem będą mi służyć jako materiał do fuzji. Więc to jest pozytyw. Bo na chwilę obecną pewnie coś tam bym mógł pofuzjować, ale jednocześnie nie wiem, czy byłoby to coś odpowiednio silnego. A propos, ile w ogóle mam miejsc jeszcze? Mam 6 możliwych miejsc. Więc możemy sobie grzecznie i kulturalnie tu spaść i się pobić trochę. A przez pobić mam na myśli przynajmniej przez chwilę pogadać, próbować połapać rzeczy. Ale wiecie, o co chodzi. Czy jesteś w stanie w ogóle mnie zabić? A! Znaczy, no nie chciałem, żeby kompletnie posiadał zmysły, ale... Well then.
Dobra, nauczka na przyszłość. Nie mówić im, że nie są w stanie mnie zabić, bo to nie jest najmądrzejsze. Próbuję mnie ignorować. Odezwę się do niego. Au! To ewidentnie jeden z tych demonów, które po prostu nie chce rozmawiać. Przynajmniej Hama on mnie instakiluje. Albo mi się wydaje, bo to on mnie zaatakował, albo ja w niego biegłem. Na szczęście nie. Motion to be. Spójrz mi w oczy. Proszę. Wywrócę oczy. Czemu to zadziałało? Czemu wywracanie oczu zadziałało? 10 tysięcy to się ceni. Lajczem, no dobra. Life Stone i tak mam ich pełno. Dobra. Lugaro jest mój. Jeszcze 5 potencjalnych slotów do ogarnięcia. Akurat mam tu dekarabię do tego, I guess. Dekarabię też mają nas ewidentnie. Chyba, że ja mam dekarabię. Nie, ja nie mam dekarabię, prawda? Nie pojebało mi się. Nope. Chodź tu. Zawołałem go po cichu. Kurwo! Chciałem podobrać. One nie chcą podobrać. Kim ja jestem, żeby odmawiać, jak ktoś nie chce podobrać? Spełnię jej życzenie. Dokładnie tak, jak chcieli. O Boże, wiedziałem, że o czymś zapomnę. Uno momento. Za każdym razem, kiedy zapomnę wyłączyć poczty. Dobra, tym razem na pewno się uda. Tak, jestem silny. Kasa jasne, mam ich trochę. 3 Lifestone'y, mam ich pełno. 5 Revival Bedów, no dobra, nie będzie. Trochę HP-ków bierek. Jezu, chłopa popierdoliło. Masz kurwa szczęście, że jestem bogaty i mogę sobie na to pozwolić. Bo w przeciwnym razie byśmy się mocno pogniewali. Dobra, tutaj zostały same dekarabie. To jest niestety na górze. Może to będzie tutaj? Też nie, też jest na górze. Tutaj będą sami studenci. Ja nie z tego, że oni mają 10 poziomów mniej niż ja, to nie do końca chce mi się z nimi walczyć, bo 1000 XP w tej chwili to nie jest jakoś specjalnie dużo, oni są dość wytrzymali. W idealnym świecie bym sobie mitamy jakieś poznajdował. Mitamy, to jeden. Aha, ale fajna mitama. Nigdy nie widziałem tak dobrej mitamy. Właśnie, czy ja? Nie mogę potencjalnie zrobić tego abscesu teraz. Rabeldaki, rabeldaki, rabeldak. Coś mnie goni. Co to było? A, serwer. Jedno. Kompletnie go nie zauważyłem. Nie chcę spadać do jeziorka, bo jeziorko... Tu był save point, holy fuck. Ja go cały czas przegapiałem. Albo po prostu biegłem do drugiej strony i na zwegę.
Dobra, to powinno mi dać możliwość pogadania z kolegą. Czy sugerujesz, że będziemy się bić? A mi to nie jest tak, że ktokolwiek może w tej chwili jakoś przełamać status wobec pokonania innych bogów. Chyba, że ktoś w jakiś magiczny sposób wyzna swoją wiedzę. Chyba co to było? Przypomnijcie mi. A, Skadi Baron, Katabaka i Zygryt. Dobra, jedna rzecz, którą pamiętam, to to, że Zygfryd jest kurwysynem Matki Natury. I że Zygfryd ma Reflect Press. To tyle pamiętam. Reflect albo Dane. Dane. Spróbujemy kryta. Yoshitsune w tej walce będzie kompletnie bezużyteczny. Holy fuck. To jest to na 65, czyli takim idealnie dla mnie, ale niekoniecznie idealnie dla tego. Dla moich demonów. No nic. Spróbujmy. Skali spodobywa. Zróbmy to bezpiecznie. Skali powinno od Archie sporo dostać. Okej, nie aż tak sporo ja bym chciał. Spróbujmy Pierce Armor. Istnieje świat, który ją zabije w tej turze, ale to jest dość mała szansa. Bo chciałbym sprawdzić to na zasadzie, że teraz idzie Megidola. No kurwa, z misem to ja na pewno jej nie zabiję. Holy fuck. Au. Dobra, przynajmniej... O tyle dobrze. Chyba ona teraz padnie. Więc mogę jako taka zrobić Light of Order. Ty użyj na wszelki wypadek Agi Dime, bo ktoś z nich na 99% ma jakieś niefajne konotacje z tym, z ogniem. A nie chcę tego sprawiać. Dobra, spróbujmy atawaką. Nie jest odporny na fit, to jest plus. Tylko, że muszę wziąć Sakamagiego, bo zekryt. Mam już. To było unlucky. To jest bardzo unlucky. Zobaczcie, mają Mudo i Hamę na pewno. I fizyczne. A, czy mam coś, co by się nadało na wszystko z wymienionych? Pewnie nie, co? Pytanie jest miałem blisko, bo ma... Co tego? Bo ma odporność na Hamę i resist na Mudo. Względnie ty, ale... Z nim się boję... Chociaż... Wydaje mi się, że ich nikt nie miał Zio, znaczy Zan, a tank, który mi się w sumie przydał. O, właśnie. Tyle, chodź tu. Nie podoba mi się, że ta nie stać na użycie Light of Order, co prawda, ale... Zan, tak w takim razie. I do tego... O, nie mam bedów. Niedobrze. Zresztą. Tam wyleczyło bardzo mało. Chyba taki. A, to jest okej. Hades Blast nie jest okej. Znaczy jest okej o tyle, że żyje, okej? Weź wylecz jej trochę many. Trochę many? Dużo many. Użyjesz Light of Order jeszcze raz. Wciąż mam mało HP.
Nie chcę używać Bechaina na taką walkę. Boję się, że będę musiał, ale... Spróbujmy tak. Kurwa! To było strasznie unlucky. Zabijam w tej turze. Chyba nie. O tak to na pewno, nie? Ja jeszcze żyję. To trochę obrzydliwe, że ja jeszcze żyję, ale... Gdybym miał coś, co leczy takiej bedy, to byłoby naprawdę super. I mean, nie powiedziałbym, że to jest sytuacja, z której jeszcze się mogę... A też? Nie mam tych rzeczy? To moja specjalność! Ha, ha, ha! To, że im się materiał skończyła, więc raczej i tak tego nie przeżyje. Ty nie masz Diarahamu. Ty masz Mediaramy i Tetrakan. To może być warte spróbowania. Odpowiadają magasuki. Nie podoba mi się to. Mało. Pa! No dobra. To nie wyglądało aż tak źle, jak mogłoby wyglądać, tylko coś bardzo mi tu nie halo w tej walce poszło. I muszę się zastanowić, co dokładnie mi w tej walce poszło nie halo. O, na pewno ten mamut do mnie boli strasznie. Zerknę sobie w sumie do katedry, czy mam coś ciekawego do sfuzjowania na osobniejszy poziom w tej chwili. Podejrzewam, że nie, bo wydaje mi się, że patrzyłem tak mniej więcej po ukończeniu grindowania, czy może coś padło. Welcome to the world of Shadow. A wydaje mi się, że mówię specjalnie ciekawych rzeczy, ja tam nie widziałem. Jest w sumie Ishtar i Sud, z czego Ishtar wymaga... Czym ty jesteś? Queen Mab. Jeżeli miałbym Queen Map, to mogę mieć Ishtar na 62. Czym ty jesteś? Ty jesteś Norną? Ty jesteś Hydrą? Ty jesteś tym Ariochem? Znaczy, nie oszukujmy się, zrobienie w tej chwili na przykład takiego Surta nie brzmi jak zły pomysł. Zwłaszcza, że mogę mieć na nim całkiem fajne skille nawet. Hoho, resist fire! Facepad ma. Hej, Facer? Czy Facer na nim będzie ok? Wydaje mi się, że wolałbym coś innego. Resist fire może? No, bo ma tę rundę. Ma tę rundę czy resist fire? Ma tę rundę czy resist fire?
Niech będzie... Matadonda. A spróbuję przy okazji tą map sfuzjować, zobaczę... Czy ta nieszczęsna Ishtar ma coś ciekawego? Dobra, co my tu mamy? Mamy... Low Accuracy idzie w chuj. Mamy Hades Blast. Wydaje mi się, że byłby dobry, tylko... Właśnie to jest pytanie, czy na tego typu demonie lepszy jest Agitain, czy lepszy jest Draco Strike? Agitain jest droższe i teoretycznie jest heavy zamiast medium, ale skaluje z siły, której mam zauważalnie mniej. No bo na pewno nie będę zastępował Mara Agitain, tak? To jest kwestia Agitain czy Fire Draco Strike, bo są bardzo podobne do siebie skille, które... A nie, spróbuję tego Draco Strike'a zostawić. Najwyżej pożałuję swojej decyzji. Aha. Dobra, zobaczmy Reverse Fusion. Czy na moim poziomie jest coś ciekawego? Jest Mitra. Coś ciekawego ma Mitra. Hamon, Mamuton. Może mieć Mediarama i Samarikan. Może mieć Fizz. Ładny demon. Podoba mi się. Tylko, kurde. Zdałem sobie teraz sprawę, że brakuje mi jeszcze tego skilla, który daje 4 skille demonom do wyboru. I dlatego też trochę nie chcę jeszcze fuzjować. Co ma Tron? Ma Regitain, ma Hamon, Mediaramel, Null Dark Light, Plerome. Szkoda, że nie ma tego. Single targetowej chamy silniejszej. Ale to już pewnie byłoby odrobinę za dużo wymagań. Zobaczę jeszcze, czy mogę tą map nieszczęsną sfuzjować. Mogę, tylko z czego? Żeby mnie to znowu nie wyniosło, bo wie ile. Chciałbym po możliwej taniości. Dekrabia, Kinki, czyli dwa demonskich nie korzystam. Mogę i dać tak naprawdę cokolwiek. Is this demon? No mówię, co generalnie demonskich nie korzystam, tak? Więc nie tracę praktycznie nic fuzjując je. I teraz pytanie, co z tą Ishtar nieszczęsną? Ishtar, powiedz mnie słońce, czym jesteś? 62. A, nie masz własnego skilla, nienawidzę cię. Jesteś pod Zero i pod Hamę głównie, plus jakieś supporty. Nie wiem za bardzo czego jej przepisać, ale ma Bowla. Ma Bowla, mam Null Dark, Ziodine, ma Hamon. Chciałbym, żeby miała swojego skilla. Znaczy, nawet gdyby używała go... Znaczy nie no, generalnie jej skill nie był jakiś taki super OP, z tego co pamiętam. No dobra, czyli na razie przyjmiemy, że jej nie chcę. Kurde. Wiecie, na czym polega mój problem w tej chwili? Mam absys do pokonania, który fajnie by było... Na który fajnie by było mieć silniejsze demony. A żeby mieć silniejsze demony, chcę najpierw pokonać absys. Najgorzej, co? Dobra, jeżeli chcę z tym absesem się bić, to Yoshitsune jest mi bardzo mocno średnio potrzebne w tej walce. Przydałoby mi się za to coś, co jest jednocześnie odporne na... O, coś takiego, skoro Alice ma jakieś 10 poziomów za nisko. I mean, mógłbym ją szprycować oczywiście tymi... Grimoire'ami, ale nie wiem, czy jestem aż tak zdesperowany. Czy jestem aż tak zdesperowany? Zależnie od tego, ile ich mam. 55. Kolci i kusi.
Przez tak się jej rozkładają staty, to naprawdę nie jest aż taki głupi pomysł. Zwłaszcza, że ona ma całkiem dobre odporności, nie oszukujmy się. W dodatku naszpysowałem ją tymi... jak one się zwalają? Tymi, co zwiększa Affinity. Więc ma plus 8 na Dark. Kurde, kurde ci. Mógłbym i to jest najgorsze w tym wszystkim. Tak samo jak i tu mógłbym naszpycować. Dobra, na razie wezmę, spróbuję. No właśnie mówię, potrzebuję czegoś, co będzie miało w miarę dobre odporności na tę walkę. Czyli najlepiej coś w tę manikę. I to potrzebuje jeszcze tego cholernego poziomu. Bo generalnie, jeżeli to będzie miała jeszcze jeden poziom, to ta walka będzie dużo prostsza. Wiecie co? Zabij to tak. Pójdę ich pobiję wszystkim, co mam po prostu. I to będzie miała no dark na tę walkę, to powinno być zauważalnie łatwiej. Zobaczę, ile fajnych zakup tak zadaje. 230 bez słabości. Nie tak źle. Dobra, to 64 i dostaję Null Dark. Nice. Dobra, to wydaje mi się, że mogę teraz sobie wrócić, wyleczyć się i spróbować jeszcze raz podejść do tego abscesa cholernego. Niebezpiecznie. Olejmy sobie rozmowę z naszym kolegą, bo nie chce mi się z nim gadać. Spróbujmy się nie stwierdzili żadnego studenckiego ani w terapię. I let's fucking go. Ostatnim razem udało mi się to jakoś się zrobić tak, żeby ta... żeby Skadi też szybko umarła. To jest kusząca opcja. Dobra, spróbujmy znowu zabić Skadi jako pierwszą. Wow, krytyczny. Nice. Przejdźmy tę rundę. Rzuć Fire jako strajka. Rzuć Marakundę. Znaczy, co z tego wyjdzie w sumie? Jakby tak krytnął. Nie krytnął. Nice. A to realnie po Matarundzie powinien być tak bezpieczny, jak to tylko możliwe, bo jestem na plus 2, oni są na minus 2. Dobra, zablokowane. Drugi jest zablokowany. Bardzo dobrze. Tak mogę grać. Mhm. Mamy Megidolę może. Dasz tutaj jakieś obrażenia. A wiecie co? YOLO. O, wszyscy podatnie nogi. Nice. W sensie, że nikt nie jest niewrażliwy. O, w ten sposób. Dobra, Sakunaki w atawakę. No dobra. Krytno, no nic. Zjadań, to jest trochę unlucky. No dobra. Nieźle. Powiedziałbym na, że jest nieźle. Teraz mogę sobie przedłużyć Freddy Banket efektywnie. Dostając Light of Order. Tylko muszę... Matarundę... To nie
miałaś matelondy, prawda? Nie, masz marakundę. Chyba to też matelondy na ten wypadek? Rzućmy ma Zioda. Okej, okay, czyli... Ja i to i tak by mi skończyło turę, więc niczego nie straciłem efektywnie. A chciałem sprawdzić w sumie, jak to wygląda pod tym kątem. Dobra, im się teraz Rakunda będzie kończyć. Przy czym wydaje mi się, że mogę spokojnie w tej turze zabić Atabakę. Krypnąć Baronga. Nie krypno. Nice. Dobra, to w takim razie przedłuż Marakundę. Jeżeli to teraz umrze, to mogę na jej miejsce wrzucić to Idun. Co sobie zresztą i tak chyba zrobię. Chociaż chwilę. To będzie ryzykowne. Nie powinienem tego robić. Ale chuj. Zio, więc nie próbuję. Test. Dwa balony przy okazji wpadły i pytanie, co tutaj jest za wcesa. Pewsank Magic, Later Kyleman, czy idealnie te rzeczy, których nie potrzebowałem. Jebać mnie w dupę. To był najgorszy możliwy absces, jaki mogłem dostać chyba. Ja nawet nie żartuję, to jest najgorsze. Mamy tu parę Kurama Tengu. Mówcie, o co chodzi. Próbuję obejść Tokio przed Abaddonem. Czy to ma tylko jej, czy SMT 2 nawiązanie? Bo to chyba w dwójce był Abaddon. Powiem szczerze, ja większość rzeczy, jeżeli chodzi o SMT 1 i 2, kojarzę tak bardzo wyrywkowo, więc proszę mnie nie szkalować, jeżeli coś się głupiego palnę. Ale mówię, wydaje mi się, że Abaddon był jako tako w dwójce. Zażarzysz parę miast w Tokio. Trzeba go pokonać za szybko, też jak tylko możliwe. Jasne. Splendid. Nie mieliśmy już Abaddona, więc to nie jest tak, że jest on dla nas czymś zupełnie nowym, że tak powiem. Ja się nigdy nie nauczę, prawda? O mój Boże, to czarna Mitama. O mój Boże, ona ucieknie. Nie widzę swojego życia. Nawet nie wiecie, jak bardzo nienawidzę swojego życia w tym momencie. Zapisz i wylecz. Zapisywanie i leczenie jest dla ludzi słabych. Albo dla tych, którzy lubią powtarzać duże segmenty. Czyli w sumie nie. No zrobię to. Aha. Dobra, to jest to. Wezmę sobie. Zrobię ten zapis. I teraz pytanie za 100 punktów. Mamy jeszcze przynajmniej dwa absesy. Wydaje mi się, że może być ich nawet więcej. Dzięki za follow, Mr. Losenio. Dobra, pytanie w takim razie.
No chciałbym jak najszybciej ogarnąć te cholerne abscesy, szczerze mówiąc. Choćby po to, żeby dało się jakoś w miarę sensownie fuzjować rzeczy. Dobra, tylko teraz pytanie. Wydaje mi się, że za Sakusy mogę dojść do tego abscesa, który tam widać? Zobaczymy. Jeżeli wpadnę na jakąś rangę, to wiecie, że będę ją nakurwiał. Nie, nie mam dość. Gilimeka, ale w sumie tak samo mogę bić. A może na nie wpaść. Siema! Gilimeka, 2022 hamounowane. Kurwa, wiedziałem. Za każdym jebanym razem. A, one były podatne na Zio. Może nawet nie będę potrzebował insta-killi. Zdecydowanie nie będę potrzebował insta-killi. Level grinding? Nie no. Nie przeszedłem tego grindować. Idę po tego. Idę po Abscessa, bo chciałbym pójść po Abscessa. Tylko nie jestem pewien, czy znam do niego dobrą ścieżkę. No, zaraz się przekonamy, I guess. Idealnie to wygląda, jakby trzeba było tędy przejść. Nie tędy, tylko tutaj i tu w prawo. Yep, to jest absces. Teraz się przekonamy, co jest w tym absesie. Wow! Najgorsze jest to, że z niej nie można porozmawiać, więc nawet pomimo tego, że mam tytanie w swojej party, to nie mogę tego wykorzystać. Smallbot. Nie chcę manować man na taką sytuację. Dobra, co ty tu miałeś? Tak, da. Ale będzie SK. Zawsze już ma niższy poziom niż normalny nagdy. Nie, słuchajcie, na pewno ją z insta killuję. Nie. Mata runda. Zeodine. Ja tu nie strzelę, bo widzę, że ta walka chwilę potrwa. I jeszcze jedna mata runda. Mam nadzieję, że nie ani spadnego na zam, bo będzie nieprzyjemnie. Macheraka, niedobrze. Drew, kurwa. Mój protagonista jest podatny na run ze wszystkich rzeczy. No dobra. Sakanagi na szczęście jest atakiem, więc na Macherakan ma wyjebane. Chyba Light of Order. To potrzebuje buffów chwilowo. Nie możesz fire... Nie możesz fire dark. O! Czyli Macheraken... A, bo sobie Macheraken nie działa na Almighty, a nie, że nie działa na te... Na... Fizyczne. Okej. Okay. Znaczy na sęk ataki, o, w ten sposób. No dobra, to w takim razie... Co mogę sensownego zrobić? Mogę spróbować polczytać kajutami. Tego mi nikt nie zabroni. Makarakan się kończył, prawda? Au. Wow! Holy fuck. Dobra, w każdym razie muszę kogoś rzucić na to miejsce, tylko muszę się jeszcze zastanowić kogo. No
Pożałuję rzucenia i dumy, ja doskonale zdaję sobie z tego sprawę. A z drugiej strony te buffy. A wolałbym, żeby Tao w tym czasie jednak bardziej używała tego Amauna. Bo to obrażenia. A nie wygra walki samym tym, że się bronię. Jej się ta runda skończy, to jest niepokojące. A nie Change, tylko Sakonite. To chyba miała ma tę rundę. Miała. Essa. Ma Karakan. A i zbieram Magatsuki. Ktoś u mnie miał Fifth Blocka? Kto u mnie miał Fifth Blocka? Ty masz Fifth Blocka. Bo się skończy. Pas. I dawaj Fifth Blocka. No i też był zgodnie z oczekiwaniami akurat. A ty możesz teraz u mnie dobrze sobie jedna i strzelić. Nie będę ryzykował, więc to turce jabłko. Ziodań. Kolejny Sakonaki. Może dadę? Nice. Może z tego obsesa będzie coś lepszego. A to First Senses, Melchant, Recover, Support. Ale to First Senses, z tego co pamiętam, jest spoko. Cała reszta niekoniecznie. No bo tam widzę, że jest chwała. I chwałą na pewno nie będę gadził, tylko jak już tu jestem, to muszę być idiotą i zobaczyć, co koleżanka dla mnie ma. Tak długo jak nie spadnę niżej, tak długo będzie ok. Jeżeli każą mi spaść gdzieś w dół, to nie będę tego robił. O, crap. To jest Evik. Właśnie, przychodzi, żeby patrzeć na to, jak Shinji jest idiotą. Ok, nie jest aż tak źle. Chce mi się z nimi bić. Denerwuje mnie trochę, że nie ma tej Mikamy, ale... Co poradzę? Nic nie poradzę. Czy ja mam radę ich stawić? W ogóle w tej jedną to raczej nie. Chyba, że teraz jakiś magiczny Raftempest wejdzie. Nie był to magiczny Raftempest, ale wszedł dość dobrze. Nice. To poszło lepiej niż się spodziewałem. Dobra. A Monozako, możesz ssać mi chuja. Jak już znajdujesz ambusze, to niech to będą przynajmniej imitamy. Trochę chwały wpadnie. Dobra, i teraz pytanie, gdzie ja jestem? Jestem tu. Mogę tu zgarnąć Mimana, jak już tu jestem. A żeby się nie backtackować potem specjalnie po niego, to po prostu po niego podbiegnę. Zwłaszcza, że tutaj chyba nie było demonów po drodze.
10 chwały. No i dobra, teraz pytanie, gdzie jestem i co mogę z tego miejsca osiągnąć? Jestem tu i mogę z tego miejsca osiągnąć absolutnie nic. Wyśmienicie, żeby nie rzec wręcz wybornie. Ja nie podejrzewam, że tutaj są jeszcze przynajmniej dwa obsesy. Nie jestem pewien, czy dwa, czy trzy, z czego jeden jest skurwysyński. Drugi jest nieco mniej skurwysyński. Zobaczymy. Na razie będę chciał na pewno do nich się przejść. W sumie jak już tu jestem, to wezmę zerknę do World of Shadows, czym dokładnie była to w Essence 3. Bo wydaje mi się, że po prostu pozwala wybrać trzeci skill z esencji. A to jest dość przydatna rzecz. Tak, pozwala wybrać trzeci skill z esencji. You wish to learn this. Do fuzji jak się znalazł. Ej, w sumie. Nie, ja jeszcze. Zastanawiałem się, czy nie mogę dzięki temu więcej umiejętności na potaga przenieść. Ale zdałem sobie sprawę, że wciąż potrzebuję odblokowania 8 slotu. I czemu mam dziwne wrażenie, że on będzie dokładnie w ostatnim obsesie, w którym tylko może być. Dobra. Pytanie, jak się tam szło? Albo się szło tędy, albo szło się tędy. Spróbuję podejść tam może. Cześć, pan Bruksa. Spróbujmy stąd. I teraz zobaczmy, czy dam radę tędy przejść. Bo generalnie chcę się udać tutaj na wprost, bo tam jest przejście, przynajmniej na papierze. Zobaczymy, czy nie tylko na papierze. Czy ja w końcu fuzjowałem tego? Czemu oni mają pieśturę? Oszukano, nie? Czyli kompletnie oszukany. Na szczęście na to jest jedna prosta metoda. Przynajmniej tak długo jak demon, z kim nie próbujemy gadać, nie jest w naszej drużynie martwy, to ta metoda działa. Jeżeli z jakiegoś powodu jest martwy, to błędy zostały popełnione i polecam ceremonialne sudoku. Dobra, czyli ewidentnie idę w miarę dobrą stronę. Właśnie pytanie, czy iść tędy, czy iść tędy? Spróbuję za tym tronem przejść. Fuck! Miałem nadzieję, że się na mnie nie rzuci. No dobra, nie będzie. Dwa trony. Moja tura nawet, o dziwo. Może uda mi się go przekonać. Na pewno mi się uda, prawda? O, full moon. It's no use! No use, dammit! Ta idą zdecydowanie, jest tutaj odpowiednim demonem. Czekaj. Ach! Nie, wszedł ten start kill. Z drugim... Jak w pierwszym się nie udało, to z drugim też się nie uda. Bez pyta, bo po co? Kurwa. To się źle skończy. To się bardzo źle skończy. Ja chcę zużywać na nich pomaga Tolki. To jest takie, że nie chcę, ale... Bez niego może być problem, żeby to przeszło. Dlatego po prostu zrobię to trochę drastyczniej, niż planowałem. O, wow! Widzę, że potężnie ci mi chodzi. Jaka jest szansa, że z 8 ataków żaden nie wejdzie w jednego demona? Czas się przekonać!
Okej, weszło. Pamiętam, zdarzały mi się już sytuacje, kiedy raftem P108 razy wchodził w jednego demona. Więc nie byłbym nawet specjalnie zdziwiony. Ja wciąż jestem na full moonie, prawda? Czemu ja to sobie robię? Ja nie powinienem tego robić. Drugiej strony to jak... Jak panikę zawiera. Dobra. Użyję może tym razem tego Sharda. Teraz Sejama. Niczyłem na instant heal'a po cichu. Ale chyba to dużo mega. On się pewnie doleczy teraz. Ale po cichu mogę liczyć, że tego nie zrobi. Po cichu mogłem liczyć, że tego nie zrobi, okej? Okay? 10 tysięcy ekspo za walkę to też nie jest tak źle w sumie. Cześć, zamienię tą chimerę, bo mnie szlak zaraz trafi przed nią. Właśnie to tu. Mirażem. Mirek. Mirek, Mireczek, Mirunia. Ten Miman siedzi tu na dole. Fajne 10 chwały. Z tego co widziałem, to będę potrzebował jeszcze od zajobu chwały, więc nie obrażę się za każdego znalezionego imana. Dobra, czyli mamy tutaj w sumie dwa obsesy. Jeden jest tu i drugi jest tu bardziej w rogu. Czy jestem w stanie zejść pasek tyłu? Nie jestem pewien, czy nie jestem teraz z kolei za blisko pełni, żeby móc z nimi gadać. Niech stracę. Keep on. Ale to było szybkie. Złota zasada negocjacji w SNT5. Działa! To część negocjacji w SNT5 akurat lubię, że jeżeli na wszystko się zgodzimy, to demony będą na tyle uprzejme, że się nie wyruchają. To zawsze to tak powinno działać. Czy to będzie gdzieś kolega? Nie. Gaduję, że kolega jest gdzieś tam na górze. Bo nie, jak się tego dostać. Nie podoba mi się fakt, że widzę tutaj zielony znacznik. Z drugiej strony zazwyczaj jesteśmy ostrzegani, jeżeli miałoby się dziać coś niebezpiecznego. Cześć, Eugene. Master Abdiel jest zniszczony. Co będzie się dzieje z naszym światem? Jest jedyną osobą, która może przynieść to miejsce w porządku. You can't lose now, Archangel. You just can't. Without you, Tokyo, society itself will tear itself apart. Nie, tak nie działa. Divine diversity is not an answer. It's chaos. A kto powiedział, że chaos jest zły? A single ultimate truth. What we don't need is an excess of false opinions. Nie, co chcesz zrobić z tym palcem, ale przestań. What? How can I even prove that? Przez chwilę myślałem, że spadnie po prostu, tak padając na kolana. Wait, that's right. If your prayer is indeed for harmony, bring it about yourself. That's what that voice was telling me. Okay, maybe I suck on my own. But being useful to Master Abdiel is enough. Właśnie, samoświadomy. That's right. I've got this. I've had this. My knowledge alone will serve the greater good. I have to stand up strong.
to jakiś nowy sposób obcinania sobie włosów jako character development? Pomyślałby kto, że... Zwykła zmiana fryzury nie wpłynie tak na wygląd. I na bogów, jeżeli on nie wygląda i nie brzmi jak postać związana z chaosem. Nie wiem, przynajmniej mam takie wrażenie. Kolejny save point. W tej lokacji jest ich dość dużo. I z racji tego, jak ona jest zbudowana, to możemy je w dużej mierze odwiedzać w prawie, że dowolnej kolejności. Anyway. Raczej o elemencie jako takim konkretnym. W sensie o ogólnie o elemencie, o. Nie o konkretnym. Przepraszam, że się źle wydarzam. Jakumo? Look. Czy jest też kogo napada nienawidzę? Nie. Right. Innej słowy, jakumo chce zrobić czystki etniczne? Wie co? Hold up. Hold up. To nie zawsze miało dobrze. Nie mamy jeszcze klucz, więc na razie nie możemy iść dalej. Uwierzcie mi, to, że Amanozako coś tu znalazło, absolutnie nie znaczy, że możemy przejść dalej. To jest literalnie... Nope. Ej, no ładnie. Tak, tak, jasne. Nikomu nic nie powiem. Moje usta milczyły jak zaklęte i w ogóle. Dobra, spróbujmy ogarnąć tego abscesa w takim razie. A żeby go ogarnąć, wydaje mi się, że musimy iść w tę stronę. Prosto przez hordę tronów. Zaraz tego, że to absces, naprawdę nie chce mi się z nimi bić, jeżeli nie jest to absolutnie konieczne. Czy tutaj naprawdę nic nie będzie? O mój Boże, hope searching. A nie, się da wejść. I tu jest absces. O Boże! Prosto na pysk. Wbiegłem w to. Wow! Jak ja to robię? Holy fuck. Dobra, smoke ball. Ten, który to był absces. Ale zobaczmy, który to był absces. Tron Mitre Tagarasu. Jaki bardzo święty się wydaje. Mam ochotę powiedzieć, że... Mudo by zadziałało dobrze na każdego z tych demonów, ale to chyba trochę zbyt optymistyczne podejście. Czemu ja mam idą w drużynie? Welp. Czas podołować swojej decyzji. Bezkryta. Czuję, że będę musiał czym prędzej zabić tego Trona. Bo jeżeli działa dokładnie tak jak jego normalny odpowiednik, to będzie miał Medianamę. A one mają w miarę niskie poziomy. Teraz jak na to patrzę. On będzie miał Medianamę i brutalnie na mnie użyje. Patrzcie, jaka piękna Medianama leci. Jesteście gotowi? Bo ja nie. Odjerałem. Mało.
dostałem raka. Holy fuck, dostałem raka. To nawet nie jest zabawne w tym momencie. To już przekracza pewne określone poziomy. Okej, okay, nawet nie jest to na Zio. Niestety. Wind Breath na szczęście nie jest to taga. Marachi Time. O, ale fajna tytania. Not like this. Dobra, tak to może skoczyć na twoje miejsce? Już nic. Chyba znowu. Loki. Bo to nie przyda się aż tak bardzo. Chodź tu Loki, będzie fajnie. Nie wiem, czy go zabiję w tej turze. Jeszcze jak sobie przypomnę, co jest jego słabością, to już dobrze. Tylko, że to mi chyba niestety nie grozi. Zio nie było, za mnie jest, czyli pewnie Mudo. Nie, za mnie może być jego słabością, albo Buffu. Nie chcę, ale... Okej, czyli nie było jego słabością, a jest... rzeczą. Sakonagi go nie zabije. Wow! Wow! O, to jest Loki. Fajnie było się znać. Możecie przestać się kurwa leczyć. Jezu Chryste, przestańcie się leczyć jak... Kurde syny. Coś, co jest nieważliwe na Hamę. I najlepiej, żeby mogło jeszcze bić w tym czasie. No i na Alice. Jest odporne na Hamę. Bezkryta. No dobra. Wierzę w ciebie, Alice. A, mi to jest odporny w ogóle. Jak teraz zauważyłem. Nie wiem, czemu byłem pewien, że jest odwrotnie. Tutaj Blade bym musiał krytnąć. To jest opływa. Ups. Ups. Monka Giga? Chyba nieźle. Gdzie jest Yoshi? Yoshi, chodź na nogi. Na szczęście Mitrze dostała tylko Diamrita, co ze wszystkich rzeczy, które mogły zostać, jest naprawdę najmniejszym zmartwieniem chyba. Raczej go nie zabiję w tę turę. Nawet przy jakimś turbo szczęściu. Jest po prostu rzucę sobie rakundę. O nie, Hamon. Całkiem straszny, co? Dobra. Co powinno już zrobić? Delicje. Czy to jest ta 4 damage found? Nice. Kolejny abscess spadnięty. Almighty Physical 4. Nie mówię, że to jest sensu stricte coś złego, ale to nie jest do końca to, czego potrzebuję w tej chwili. Bo ewentualnie na pewno będę chciał Almighty Mastery 4-5. To tutaj w ogóle nie ma o czym dyskutować. Tylko no, nie w tej chwili. Wiecie, co mnie chyba najbardziej przeraża w tym wszystkim?
cały ten czas, który dzisiaj spędziłem, jeszcze ani jednego poziomu nie wbiłem. A bossowie wciąż mają 72. Tu się wchodzi. Hops, hops. Wyżej proszę, jeszcze wyżej, jeszcze musisz. Jest chwała. Dobra, pytanie, gdzie jest ta skrzynka? Tu jest ta skrzynka. A teoretycznie tu jest Miman, to póki jeszcze... Póki jeszcze nie spadłem, to wezmę. I zobaczę, co ta kukełaj dla mnie ma. Same bomb. Nie będę rzekł, jak jest. Co jest w skrzynce? W skrzynce mamy... Whitewood Gold. Czymkolwiek by to nie było. To jest ten kluczowy przedmiot chyba, tak? Nie. Jest to też relik. Whittled Goat. Czy jestem kurwa ślepy? Po Spyglassa. A! Okej, okay. Czyli to jest jedno za rozkruszenie. Wiecie co jest najgorsze? Aż tego to przedmioty są automatycznie używane. Przez co nawet jeżeli powiedzmy byśmy umarli sobie w losowej walce, to on i tak się zużyje. I jeżeli nie chcemy, żeby tak się stało, to byśmy musieli resetować. Very nice. Balmy. Best of... Look in this... Właśnie, tak z ciekawości. Skoro już tu jestem. Troszkę ciekawe rzeczy zostało. Dwa duże kryształy chwały. Esencja Zekfryda, dwa gospele, trzy duże kryształy chwały, cztery duże kryształy chwały. Na pewno te duże kryształy chwały będą mi jeszcze potrzebne. To tyle jestem w stanie powiedzieć z całą pewnością. Kupmy sobie. Po pierwsze Dumpnera, bo chcieli w negocjacjach. Po drugie trochę Smokeboli, bo ich zużyłem sporo. No dobra, zapiszmy i spróbujmy znaleźć drogę do kolejnego abscesa. Wyleczmy się i spróbujmy znaleźć drogę do kolejnego abscesa. Kapitan, którędy? To jest quest. Jeżeli tu jest quest, to wiem jaki to jest quest i nie jestem do końca przekonany, czy mnie to cieszy. Dobra, ale to w takim razie potrzebuję. Czego ja potrzebuję? Ciebie potrzebuję? I ciebie potrzebuję? Zobaczmy, czy dobrze pamiętam w takim razie. Dobrze się okaże, że źle pamiętam. Somewhere in Nordic demon territory, don't you think? I sure do. And then their leader, Odin, is gathering coming all the way over to Japan was a little much, huh? I mean, right? If you ask me, he should just go home and play with some giants or something, you know? Totally. Tak, zdecydowanie. Powinien sobie we własnym domu Ragnarok odwalić. Dobrze, jak plan. Jak ci się wchodziło? Jak tu się wchodziło? Tu się wchodziło. Cześć, Adamalachu.
Czekam, ja muszę ci pobić. Albo raczej dostać samemu w pierdol. A się przekonamy, która wersja jest bliższa, prawdzie? Zróbmy to elegancko, tak jak należy. O, 71, ale fajnie. Ja nie mam dwa główne ataki. Kalisz, który sprawia, że nasze buffy efektywnie nie istnieją. I Death Band, który jest zwykłym fizycznym atakiem. Podatny na lód, odporny na oki, niewrażliwy na młodo. No i słaby, chuj mi dupę. Jak to się mogłem spalować fizzbloka pewnie do ustanej śmierci? I sobie nie wiem, czy Chimera w takim razie jest dobra opcja tutaj. Czy mam cokolwiek, co miałoby lodowy atak i nie byłoby podatne na ogień? Loki potencjalnie. Loki jednocześnie nie jest za bardzo odporny na rzeczy. Ty masz Mahamon tylko. Ty jesteś podatny na ogień. Ty jesteś... najgorsze jest to, żeby w tę stronę chciał moje Shitsune, może mi się tu przydać. Nie podoba mi się to, zwłaszcza, że Shitsune jest o sporo poziomu za nisko. Ale wciąż. Ej, widać, Adamelech jest też trochę tankowaty. Więc walka chwileczkę potrwa. Pamiętacie, co mówiłem o pierwszej stronie? To był tank. Może jednak już tej Chimero. Co? Jak sądzisz? Chimerko? Myślisz, że to rozsądne będzie? Mi się tak wydaje. Czy ogólnie bardzo intensywny multitasking się dzieje? Szczerze? Byłem z jakiegoś powodu przekonany, że jego atak to jest po prostu Ignorance Affinity, a nie Remove Buffs. I w sumie sam nie jestem pewien, co jest gorsze. Na szczęście fizyczne nie robią mi aż tyle, ile mogłyby. Ja nie stałem ma się tak, że mogę użyć na spokojnie fizzbloka w tej chwili. Jeżeli on użyje Kalisz-Branda, to mam sur, za który mu i tak spasuje turę. A jeszcze biorąc pod uwagę, że ten, że dostałem kryta, to ta się może po prostu bronić i powinna przeżyć ten ściek. A tak na to dzieje się to, co widać. Fizzblok jest tak silną umiejętnością, że absolutnie się nie dziwię, że dają go dopiero pod koniec gry. Będę musiał teraz healera zmienić. Bez kryta. A ty masz jeszcze debuffy, tak. To ładna sobie spasuje na wszelki wypadek i dam Wrath Tempest. Wrath Tempest to moja najsilniejsza ofensywna umiejętność w tej chwili, więc chyba najbardziej mi się opłaca. A taki pewnie zdejmie mi buffy. No, niestety. Ale ciekawa rzecz, że zdejmowanie buffów działa tylko na tych, którzy nie są odporni na ogień. Jak teraz mi się życzliwie obaczę. A jedna rzecz, którą będę musiał sobie zapamiętać. Czy to znaczy, że mogę wrzucić jeszcze jednego demona, który jest nieważliwy na ogień? Z wielką kurwa chęcią. Tylko, że to on średnio się do czegokolwiek nadaje.
Pewnie tak. Będę liczył na to, że Idon przeżyje po prostu jak taka. A mam pomysł. Ty po prostu i wyszli, żeby mieć manę na Fizzbloka. Bo jeszcze będę go raczej potrzebował. Muszę użyć Fangbreakera. Raz ten peścik. Nice, kryt wszedł. To jest tutaj bola. Ale bawi się to. Ja takie przeczycie, że Bowl będzie tym pomysłem. No nic. Skończą mi się buffy. Moim najsilniejszym demonem od Loki raczej będzie Loki, tak, to by się zgadzało. Mam wrażenie, że odrobinę przesadziłem z tą turą. Mam nadzieję, że to się jakoś specjalnie źle na mnie nie odbije. Nie w takiej sytuacji. Muszę zmienić demona. Czy tutaj wrzucić coś, co leczy? Obecnie u mnie leczy głównie Sybel chyba. A Sybel też jest trochę odporna na ogień, co jest plusem. Więc dajesz Mediorankę. Chimera niech po prostu bije fizycznie. I Sult niech Stunbreakeruje. No niestety. Przez to jak rozegrałem tamtą turę to... Au. Au, to się źle skończy. Ale chyba wszyscy żyją. Przez to jak rozegrałem tamtą turę, to Rakunda mu też weszła. A to jest coś, z czym się liczyłem. Ty możesz pasnąć. Ty możesz pasnąć. Ty masz Rakundę. Sybel jeszcze raz z Medianamuje. Tak długo jak nie będzie krytował, to nie powinno być źle. Hellish Band mi niewiele robi, bo się nie buffuje. No i dobra, teraz możemy go pobić trochę. Zastanawiam się, czy jej nie wymienić na kogoś. Czy mam kogoś jeszcze z healami? Ty masz heala. Nie, ty masz tą empatę. Niedobrze. Ty nie miałeś heala, jesteś podatny na ogień, więc to jest zły pomysł. Ty masz Mediaramę. I jesteś odporny na ogień. Your turn. Go! Kończy mu się atak debuff, więc wejdzie Fangbreaker. Protag strzeli Raptem Pestem. Nawet ładny kryt wszedł. Ja bym się bardzo upadł, to pewnie mógłbym gdzieś tam po drodze w tak zwanym czasie rzucać te itemy. Zawsze to jakieś tam dodatkowe obrażenia. Biorąc pod uwagę, że nasz przeciwnik ma dość wysoki poziom, jest całkiem rozsądny. A, bo mogę go pobić trochę, jak używam magasuki. Sea of Stars. Nah. Magia tak jest. Watch me. Patrz i podziwiaj.
gdzie ty miałeś HM? Ja? A zna się, czy istnieje świat, w którym jego zabiję w tej turze? Chyba nie. Więc nie będę ryzykował. Nice, spada obrażeń. Ładne obrażenia, lubię takie. Masz nie wrażenie, że gdybym się język o tym wyrabił. O, ale. Trochę już bym zadał mi dużo więcej niż myślałem. A on otrzymuje teraz znacznie mniej niż myślałem, że będzie otrzymywał. Essa. Nigdy nie grałem w tak łatwo jak SMT5. Eddie's fired. A zawsze coś. Jestem moralnym zwycięzcą, powiedział umierając. Ale nie mogę mu odmówić, że może czuć się mentalnym zwycięzcą, ale po śmierci niewiele mu to da. Ale z demonami to cholera wie jak to jest. Michael Deeds. Dobra, teraz pytanie jest z gatunku egzystencjalnych. Jak dostać się do tego skurwysyństwa? Potencjalnie, czy jest jeszcze jakiś absces w tej miejscówce? Cały czas się zastanawiam, czy tutaj nie będzie. Bo jestem przekonany, że są jeszcze przynajmniej dwa abscesy jako tako. Dlatego powiem wam, że najpierw, tak najsamiutejki wpierw, pójdę sobie tu i to było drugie w lewo. Dokładnie rzecz ujmując, pójdę tędy, tutaj wpadnę na całunę po drodze. Jak dobrze pójdzie, to mnie po prostu oleją. Mogę zajść po te skrzynki, skoro już tu jestem. Zobaczę, jak sobie tak luzem po prostu leżą. Ulala! Mistrz platformówek. We własnej osobie. Esencja mota? Esencja tytani. Akurat ta ostatnia trochę mniej mnie rajcuje. Szlak. Myślałem, że może damy. Dobra, ale generalnie wygląda, że da się tędy przejść jako taką. Zgaduję, że tej na górze jest... Tam i tam. Biorąc pod uwagę, że jest taka odosobniona i w jakimś miejscu na górze, to... nie spodziewałem się niczego innego. Nie, słuchajcie, na pewno to będzie też przydatnego. Na balm. I mean, pamiętaj, trochę już się tych balmów uzbierało, a balmy sensory nie są złe, biorąc pod uwagę, że to darmowe podbicie status do tego miejsca. Jest Niman. Tutaj ewidentnie trzeba będzie jakoś z góry spaść. Tutaj sobie fafni lata. Nie wiem, miałem ochotę pojeść Fenrir z jakiegoś powodu. Oh crap!
Na pewno nie ucieknie. A ja nie ucieka. Oj, tak. Widzicie, to mi damak ten nie ucieka. Co się dzieje? I podatna na buffu, które właśnie wszystkie zużyłem. Holy fuck. Ale jestem dobry w tego. Nawet nie wiem, co mam wam powiedzieć. Para pa pa para. Para pa pa para. Znaczy powiem tak, będę sobie wmawiał, że i tak przez debilitate'a bym nie zabił. I że to debilitate sprawił, że nie trafiłem, więc trochę whatever. Ty mała głupia kurwo, czego chcesz? Ja też bym zabił Bala. Tak, tak, jest na zupełnie innym poziomie, bla, 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 bla. Czyli Bal będzie tam, gdzie wcześniej był Balfegor. Poziomy! Fireblock, whatever, nic nie masz, medyzgli. Znacząco zwiększa szansę na kryta? W sumie to nie brzmi źle, a? Tylko nie mam za co tego wrzucić. Ach, cyrklo. Dark Souls. Stąd Dark Souls, tak, już prędzej. Steel Jam. Apuri. Spirit Dain. Bardzo whatever. No dobra. Teraz tak. Dylemat jest następujący. Na dole jest skrzynka. A z drugiej strony jest chwała. Widziałem gdzieś ją. Gdzie ona była? Tutaj jak wejdziemy na górę bodaj. I w sumie to też była ta Mitama, którą teoretycznie na papierze możemy zajść od tyłu. Wiecie co? Gdybym tylko miał demona, który ma wszystkie cztery żywioły i którego mogę mieć w party na wypadek starcia z swoimi temami. Ale fajnie było, co nie? Nie uważacie? Abstrahując już od tego, że nie tędy się wpada do Mitamy. Fajny efekt, że Loki pod tym względem może być bardzo przydatny. Dalejszego. Dobra, czyli to nie było tu. Co my tu jeszcze mamy? Gdzie jeszcze potencjalnie? Dobra. Weźmy się do ostatnio napotkanego save pointa, zapiszmy sobie. Chcemy te abscesy przynajmniej się ogarnąć. Dobra, czyli tutaj pewnie trzeba będzie na górę wejść, żeby tę skrzynkę ogarnąć. A perspektywa, mój największy wróg. Czy to Miman siedzi? Przeskoczę? Przeskoczę. Esencja Garuty. Tak, siedzi Miman.
Same dobre rzeczy. Tak, trochę kasy. I teraz pytanie, czy ten secz to dookoła wejść po prostu? Tak. Czy tu jedzie po wpierdol, to co myślę, że jedzie? Holy fuck! Zaczyna się dobra zabawa. Delikatnie rzecz mówiąc, nie przebadam za Yamato no Orochimi. Bolt jest bardzo prosty. Są zbyt tankowate, kurwa. I to nawet nie na zasadzie, że o, mają jakieś trochę za dużo HP, one mają chuj HP i... Walki z niej napady swoje za długo. Oh crap. Znowu nie kupiłem tego. A jest. Nice. With my little eye, I spy. A guy. Nie wytrzymam! Dlaczego ta gra taka jest? Najgorsze jest to, że tego Force Gema rzucał Tron, który jest na tym samym poziomie co te Mitamy. Więc nawet to nie jest wymówką! Macie inną definicję zabawy. Nie ma to na Orochi. Fine. Fine. Czekaj chwilę. Jakby jeszcze się... Dobra, chyba się nie obróci, bo coś mnie goni. Bo coś mnie kurwa goni. Może jednak chcesz się obrócić. Czy wy to widzicie? Na Bogu. Teraz to jest ta słynna definicja braku zabawy. Fuck! Nie zdążyłem. A, oczywiście. Jasne. Jasne. A, to był pozytyw. To nie był pozytyw. Odpowiadając na pytanie, ma to, no, czy ma 70 drugi. Jest chuj tankowaty. Jak widać na to łączonym. Chuj tankowaty. Chuj tankowaty. Wiecie, ja nie hejcę, ale on jest chuj tankowaty. Czy wy to widzicie? Ile mu zdaje? A! Przepraszam, że założyłem, że jeżeli coś używa ognia, to będzie podatny na lód. Już nie będę robił takich mądrych rzeczy. Nie, wchodzi. Moment. Kurde syny. Przynajmniej dużo jak spadają! Ha, ha, ha! 107 siły. Dobra, tylko
to upili, bo część już mamy za sobą. I skoro już pokazałem, jak działa Yamato, czyli to mogę ich unikać do końca swojego życia. A potem Shinji, o, dlaczego ja wciąż nie biję żadnego poziomu? Czy jakoś tak? Hej, hej, hej! Hej, hej, hej! Hej, hej, hello! Ej, pieniądz. Czy to jest... To jest ten sam absces. Naprawdę nie było jeszcze jednego absesa? A teraz tak, ta chwała jest tam na górze. Moim pytaniem na chwilę obecną w takim razie będzie, jak się dostał. O Boże! Spukłem się. Bardzo mocno. Przysięgam, gdy przez szybkie na przykład spadł na przeciwnika. Kontrolery latałyby po pokojach. A, dobra. To mnie nie trafiło, by the way. Ewidentnie mnie to nie trafiło. To nie miało prawa mnie nie trafić. Nie wiem, że to brzmi dziwnie, ale... Dobra, co i moja mała podnężna mapa mówi? Mówi mi, że trzeba przejść... O Boże, aż stamtąd. Wniosek jest prosty. A nie, nawet koło do leczenia. Nice. Czy ja tam dobiegnę stąd? To jest pytanie. A może jednak dać mi tu wejść? Nie? Uje. Dobra, czyli mapa mówi mi, że powinienem tutaj w prawo być. I szukać jakiejś wyrwy w lewej części tego. Czyli pewnie tędy. Czy tam sobie ma to no... Faki, nie? Oh boy. Lubicie dobrą zabawę? Bo ja nie. Dlatego właśnie idę tam, gdzie idę. Fafnirów. Czy ja dobrze kojarzę, który to jest absces? Jop! Spójrzcie, jakie słabe demony. No taki fajny obsesik, taki na 99 poziomie. A i przy okazji, zapomniałem kompletnie, że ten spółwysyn blokuje fizz. Fajnie będzie. Generalnie ważną rzeczą jest to, że Pixie ma heala. Na szczęście mają relatywnie niewiele HP. Tak, by the way, tak, już żałuję, że wywaliłem tę rundę. Nie pytajcie. A, i mają dużo tur. Też by nie było wątpliwości. Hehe.
ma też praktycznie podstawowe umiejętności, ale biorąc pod uwagę różnicę w poziomach, to absolutnie nie jest na... Nowi problemu. Odpierałem Mago Suchin. Ale fajnie. Ulala. Ulala. Na pewno muszę zmienić tego. Na pewno muszę zmienić esencję, jeżeli chcę zrobić tę walkę w jakikolwiek normalny sposób. Wizard Gold, o, ale przydatny, o. W sumie, czy muszę zmienić esencję? Mogę zawsze liczyć, że nie będę za nie rzucać ram. O boy, nieważne, muszę zmienić esencję. Holy fuck, muszę zmienić esencję. Znaczy, co, no, czy to jest dużo? Każdy ma po dwie tury po prostu. Nie powiedziałbym, że to jest jakoś super dużo, jak się nad tym człowiek zastanowi. Dobra. To teraz muszę coś sensownego wymyślić na tę walkę w takim razie. Ale jeżeli zajmiemy się Pixie, to powinno być już choć odrobinę z górki. No najpierw trzeba zająć się Pixie. Sense Fusion. Ta idę strasznie koleć, ale jednocześnie te słabości będą mnie bolały w dupę. Najlepiej, żeby to było coś, co ma tego... podatność na ogień, bo Resist Fizer już mam wbudowanego, tak jakby. Jednocześnie odporny w miarę na statusy było. Te stania zdaje się ok. Tylko jednocześnie brak mi wtedy innych resistów. Coś takiego. No niby jest ok. Z drugiej strony potencjalnie mógłbym też znaleźć coś, co ma tego. Resist Fizer jako skilla. Coś na pewno, znaczy Resist Fiza, Resist Force, albo tutaj Null Force na przykład sobie wziąć. O, coś takiego na przykład. Trochę mam wrażenie, że jest to marnowanie tego, esencji seta. Ale jednocześnie mam bardzo ładny zestaw resistów na to. No, to powiedz, że tak po prostu zrobię. How is this? I w sumie pytanie, czy na 66 coś ciekawego wpadało? Gilly McCalla. Ale jednocześnie Gilly McCalla tutaj niekoniecznie się przyda chyba przez te słabości. Chociaż z drugiej strony zakładam, żeby go atakowali fizycznie. Specjalnych na 67 są normalne, ale to jest bardzo whatever. Muszę wymyślić, jakie reparty właściwie chcę na tę walkę. Najlepiej takie, gdyby nie miało słabości, ale o to będzie trudno. Znaczy, generalnie na pierwszym miejscu może być Tao, to na pewno. Loki też wydaje mi się, że jest w porządku. Tylko pytanie, kto to ostatnie miejsce powinien zajmować. Hem.
Teoretycznie mógłbym używać Chimera, ale ona jest na samą podatna. I na Poison. Czy ma coś, co w ogóle nuluje Poison? Chyba nie. A szkoda. Dylematy. Najgorsze jest to, że nie do końca pamiętam w tym momencie ich słabości, odporności. Co będzie mnie dość mocno bolało pewnie. Bo one nie mają takiego normalnego zestawu słabości, jakie miałyby normalne demony ich rasy. Więc na tym akurat polegać nie możemy. Czy na pewno nie ma niczego, co miałoby ma debuffy? Ty masz tetraken, ale to nie jest to, o co mi chodzi. Ty masz Marakundę. Ach, kurczę, gdyby tylko istniał jakiś demon, który ma Matarundę, co nie? Co nie? Pożałuję tego, że to robię. Dobra, nie będzie. Niech będzie też, że zapiszę. Najwyżej mówię, będę za chwilę żałował tego, co zrobiłem z setem. Podejście numer 2. Ale nie, to jest 47 poziomów różnicy między Iduna z demonami. Co to jest 47 poziomów? Come on. To wcale nie jest tak, że Idun będzie nie zakilowana przez to, prawda? Przede wszystkim spróbuję zobaczyć, jak mi ta walka wyjdzie w ten sposób. Bo wydaje mi się, że eksperymentowanie to najlepsze, co mogę zrobić. Że wejdę na tym lepiej niż na jakichś czysto teoretycznych rozważaniach magicznych. Zastanawiam się też, czy jestem w stanie potencjalnie zabić tą Pixie Genoturę. Wydaje mi się, że tak, ale musiałbym naprawdę mocno przypalcić. Serio? Wow! Jesteś tak kompletnie oszukany w tym momencie. Poizma, na szczęście nie trafiła. O Boże, Dia. Póki nie trafiają, to jest okej. Okay. Jak już mówiłem, póki nie trafiają. Au. Au. Ale fajnie. Znaczy, sam się udupiłem akurat w tym miejscu. Wiecie co? Może Zoe to spłynie zajść od samego początku. Podatność tylko na Mudo. Podatność na Bufuzan. Jej! To jest problem, którego niestety nie rozwiąza samym Nullforcem. Boże, te wszystkie tury. Co tak mało tych tur? Muszę coś sensownego wymyślić. Jest jedna rzecz, którą na pewno mogę zrobić, tylko...
Która rasa miała ten głupi skill na R? Muszę zerknąć. Palty, palty, palty. Która rasa ma? Sea of Stars, Waters of Fjord, Fairy Banquet, Heat, Waters, Doubler, Soldier, Sea of Stars, Black Ogre. Która rasa miała rasę sofist? Jackie. Czy mam jakiegoś sensownego Jackiego, którego mogę studiować? Zobaczmy. Jacki na najwyższym poziomie. Nie, bo ty nie. Jacki, 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 Jacki. Chyba na najwyższym poziomie będzie ten Hekaton. Nie, bo chodzi mi dosłownie tylko o to, żeby przywołać go jako ten. Jako kogoś, kto wejdzie, użyje Reset Sofist i wejdzie. A, chciałbym potencjalnie nie marnować demonów z drużyny na to. To on od biedy mógłby być. Pytanie, ile by mnie kosztowała najtańsza fuzja, tak czysto z kompendium? Za dużo. Teraz my tak zrobię. Biorąc pod uwagę, że i tak mam, powiedzmy, pełną tą... pełne magazynki, to mogę zrobić to dosłownie tak, jak powiedziałem, że wchodzę, rzucam reset sofisty i natychmiast zmieniam demona. Przy okazji mam demona, który ma fifth pleromę na przyszłość. No i wtedy powiedzmy zamiast Idun wrzucę Sturenkiego i będę miał z automatu minus 2 na wszystko. I wtedy wydaje mi się, podkreślam, wydaje mi się, że jeżeli zdążę załatwić jednego z demonów w trakcie Assets of East, to będzie wykonalne. Jeżeli nie będę w stanie załatwić żadnego z demonów w trakcie Assets of East, to będzie mieli dużo większy problem. Przy okazji mogę dzięki temu od razu, mówię, go zmienić, tylko właśnie pytanie na co? Mogę powiedzieć, że na Alice, ale to jest tak okropny pomysł, że natychmiast go pożałuję. Czy ktoś u mnie miał Mudo? Takie silne Mudo. Tak wiem, proszę nie mówić. Zastanawiam się, czy ktoś oprócz Alice ma silne Mudo. Czy ty nie masz Matarondy? Masz Marakukadze.
Szmutan. Może spróbuję po prostu pofit blokować przez chwilę i liczyć na to, że to mi da jakieś tury. Zwłaszcza, że teraz Brave Blade Deathclaw zadaje, nie zmieniaj, proszę. Zróbmy tak. Madness nie jest tylko do losowych wrogów, więc nie do końca to, co chcę. W sumie nie sprawdzałem jeszcze, co ma Preta, teraz jak o tym myślę. Preta ma... No, dużo słabości. I głównie Bestial Bite, buffo, dwie rzeczy nakryty, przez które Bestial Bite jest silny. No dobra. Poison ma, no niestety. Dia zgodnie z oczekiwaniami. Czyli kurwa. Spudłował. To było co najmniej dziwne. Dobra. No i ta soda w to. Ty weź sobie wylecz manę. Rzuć Fitlocka. Ty weź Amrita Soda. Wiem, że da sesu mi mija, ale na to niestety nic nie poradzę. Dobra, jeden blok. Zan niestety weszło w słabości. Drugi blok. Trzeci blok. Czwarty blok, bardzo ładnie. Dobra, czy jestem w stanie teraz zabić Pixie? Zobaczmy. Bez kryta nie chuja, coś czuję. Popróbujemy. Mało. Bardzo mało. Chyba nie dam rady. Nope. Nie podoba mi się absolutnie to, co widzę, tak wam powiem. Ona by musiała teraz się nie wyleczać. Oj. Oj. O, dobra, dobra, jest okej. Kurwa! Jak bardzo nie palta można mieć?
najgorsze jest to, że oni nawet nie potrafią mnie zabić. Au! Nawet nie wiem, co powiedzieć. Niesamowite. Ach, to jest do zrobienia i to jest najgorsze. Znaczy, powiem tak. Nie mam jako tego strategii, która moim zdaniem jest taka wykonalna na ileś tam procent, tak? Praktycznie strategie, które będę miał, będą się opierać na tym, że muszę, określam muszę, akurat wyrolować bardzo dobre RNG, bo inaczej nie przejdą. Tak jest przynajmniej... A Boże, ja nie mam tego. Nie chce mi się fuzjować tego studenkiego. Nie, mam wrażenie, że to jest wykonalne w jakiś normalny sposób i będzie mnie to o tyle męczyło, że będę próbował to zrobić w normalny sposób. Nawet jeżeli to wszystko będzie się sprawdzało do tego, czy akurat dobrze wydawało, czy nie. Zastanawiam się w sumie, czy na pewno, powiedzmy, moim priorytetem powinno być zabijanie Pixie ze wszystkich rzeczy. Czy może lepiej się skupić na jakimś innym demonie? Ja wiem, że Pixie leczy, tak? Więc no, można powiedzieć, że o, przez to, że Pixie leczy, to musisz ją zabić, tak? No, zastanawiam się, czy aby na pewno. Mam wrażenie, że może jakaś inna strategia miałaby lepszą wartość oczekiwaną, że tak to ujmę. No zobaczymy. Mówię, mi dużo łatwiej przychodzi, powiedzmy, eksperymentowanie na tego typu rzeczach, aniżeli jakby zastanawianie się teoretycznie. Tak, blisko. Może jakby Alice na tym samym poziomie co protagonista, to może by się dało. Albo gdybym spędził pierwszą turę buffując się, a dopiero na następną użył tego Omega Toki. Ale widzicie, to już są pomysły jako takie.
czym na pewno nie będzie mi się chciało buffować Alif do tego stopnia, żeby mogła to wyżyć, tak? Au, weszło. Jestem zdumiony. Kurde, jest tak blisko. Najgorsze jest to, że ja czuję, że w tym momencie, jeżeli powiedzmy to tak by krytnął, to ta Pixie umiera. Ale nie krytnie, więc ja umrę. Chyba to on na pewno umrze. Alice umrze, Sult umrze, czyli to jest nie do wygrania. Tak, tak, Wither's Gold, bla bla bla. Bla bla, Bestial Bite. No czekaj, ona się nie wyleczyła. Wow. Mam ochotę wyjść z tej gry. Oj, co? Literalne sudoku. Czy dało się wyjść tutaj do głównego menu? A, dało się wczytać po prostu. Zapominam o tym kompletnie. Nie, Alice to nie jest plan. Tak na pierwszy rzut oka. Spodziewałbym się, że jeżeli miałbym pierwszą turę na buffy, to Alice nie przeżyje po prostu. Potrzebuję ekipy, która będzie na tyle silna, żeby przeżyć pierwszą turę i jednocześnie zadać sensowne obrażenia w drugiej turze. Co niestety nie zgadza się z tym, co mam obecnie w drużynie. Spróbuję pójść tak, jak jestem może. Najgorsze jest to, że ja najchętniej bym wziął sobie te wszystkie skille, ale... W
No właśnie, ale. Chcę mieć 8 slotów, zanim to zrobię. A nie wiem czemu jestem bardzo silnie przekonany, że 8 slot jest w tym jebanym abscesie. Jeszcze jedna szybka rzecz. Wow! To mi się chyba wcześniej nie zdarzało. Na szczęście kupiłem sobie tą wolę. Może teraz nie zapomnieć, żeby się wyleczyć przed pójściem do samego abscesa. Zobaczmy jak to wejdzie. Póki co wychodzi chujowo, bo biorą stat sami. Ale zawsze mogło być gorzej. A wydaje mi się, że mogę odrobinę pobić Pixie w tej chwili. Tak nadwątlić ją, żeby się nie wyleczyła, ale żeby była potencjalnie do pobicia dalej. To brzmi jak rozsądny plan. Tak, świetnie, to już ładne. Teraz tylko proszę bez statusów, bez statusów. Kurwa, wyleczyła się. Dobra. To akurat było szczęśliwe dla mnie. To trochę mniej. To też trochę mniej. No dobra. Dobra, moim problemem przede wszystkim jest to, że nie mam za bardzo jak użyć teraz ofensywnych rzeczy. Dobra, jeżeli nic się nie spierdoli, to w następnej turze mogę jej pić. A zobaczmy, jak bardzo wszystko się spierdoli. Dobra, tu się nie spierdoliło. Tu się bardzo spierdala. Tu się spierdala. To jest okej. Tu się spierdala. Au. Kurwa. Nie jest to optymalne, bo straciłem Withered Goat'a. Ale mogę jej pić.
czas, niestety. Ona miała null elek i null false. Dobra. Mało. Mało. Za mało. Kurde, jakby marnowanie swojej tury na atakowanie tych nieważywości to byłoby świetnie. To nie jest atakowanie nieważywości. Moim zadaniem jest to, że muszę się wyleczyć z poisona. Po czym muszę przedłużyć sobie Light of Order. I teraz pytanie. To i nie zabije raczej, więc muszę pasnąć. Niesamowite. Ja się co idę wystanie pływą. Tylko niech dadzą mi umrzeć. Najwyraźniej nie chcą mi dać umrzeć, więc po prostu zrobię to po swojemu. Download. Cyklu rzeczy, których nie chciałem robić, ale Garny do tego kompletnie zmusiła. Dajcie mi wrócić do save pointu. How is this? Tak. A o co chodzi? You wish to learn. No i dobra, ja tam wracam. To muszę jeszcze raz zmienić tego i idąc z tymi miejscami. Galnie dlaczego mówię, że to jest tanie, bo Reflex używa wszystkie tury, tak dosłownie wszystkie. Więc jeżeli tylko ktoś się zaatakuje do taga, to cała ich ekipa da ci 8 tur. Nie chciałem tego robić, ale... Do tego Mighty Master mam nadzieję, że pomoże mi odrobinę więcej zadawać, tak żeby Pixie nie przeżywała na tylu HP-kach, na ilu przeżywała. Znaczy wiadomo, wciąż jest to RNG. Z drugiej strony, no, większość ich ataków to są ataki jednak fizyczne, tak? Zio wydaje mi się, że nikt tam dosłownie nie używał. To mniej powinno trafić. Yeah.
Czaski też pytanie, na ile to Almighty Mastery mi zwiększy obrażenia, bo nie jestem pewien. Wyżej, wyżej, wyżej. Jest a czy próbuję wszystkiego, co nie zawiera w sobie jako tako grindowania, tak? Bo grindowanie to zawsze jest rzecz, którą się staram zostawić na potencjalnie ostatnią możliwą lokatę. Wyobraziłem sobie właśnie SMT, w którym Matanunda może nie trafić i tracę przez to turę. Byłby latające kontrolery, coś czuję. Fajna. Suck it. Zobaczmy przy okazji ile Sakanagi wada. Nie aż tyle. Niestety. Chyba ty weź... Zamnita, sortuj i dum. Szkoda, że nie mam nikogo, kto miałby tego... Rakundę. Po tym, jak się jej bezczelnie pozbyłem. Spróbujmy tak. Miejmy nadzieję, że nie pójdzie po nimpa. Ha. Zsicie. Jak już mówiłem, efekt na tej walce może być trochę silny. No trochę więcej wchodzi, to na pewno. Takie absolutnie najgorsze z najgorszych, co mogłoby mi się teraz przytrafić, chyba to nie trafianie. Muszę przedłużyć metalądy tak dla bezpieczeństwa. Mimo wszystko. No! No, to jest ma miss. Tak, ich podobało. Ładnie podują. No dobra. Czego chcę się teraz pozbyć? Raczej slime'a. Bo trucizna boli za mocno. Albo slime'a. W sumie, jeżeli podbije się slime'a, to będę mógł używać Raftem Pestu, co jest dużym plusem. Nie, użyj po prostu czekę dropa. Bez pasuj. Zrobię to bezpiecznie. Tak po prostu, wiecie, 100% na wszelki wypadek. Jakby się miał jakieś strasznie dziwne rzeczy zadać. A, czyli wszystko jest okej. Buffo nie jest okej. Poisma nie jest okej. Kulinfa też nie jest okej. Zacznę nawet wyjaśnić magasuki, żeś nie umierać. Dobra, mimo wszystko muszę użyć w ten sposób sody. Chciałem powiedzieć, że to tak nie umrze na jeden pik, ale chyba się przeliczyłem. Powiedz tym nie. Diamita kosztuje 17.
Ej, dobra, wydaje mi się, że mimo wszystko w takiej sytuacji muszę rzucić Dampnera. O, niedobrze. To już lepiej. To już mniej lepiej. To też mniej lepiej. No dobra. Jest względnie okej. Okay. Ja to muszę i tak... Amrite Sode Sulta. To użyję Light of Order. Wierzę, że ta o nią umrze w tej turze. Może za dużo wymagam, ale mam taką szczerą wiarę. To jest manitafia, pulling manitafia. Nice, bezładnie. To nie jest mi potrzebne, więc strzelę sekreta. Nice, bardzo nice. To ma za mało many, więc po prostu przedłuży ma tę rundę. Weź? Nie. Kurde, nie pamiętam ich słabości w tej chwili. Wydaje mi się, że tak mogę zrobić. Mogę. Teraz tak, ty możesz bola rzucić. Możesz zakonać jego slajma. Nie chcę, a to też nie zbiorę. Nice. Na wszelki wypadek pasne. Żeby... Bardzo mocno się liczę z przypadkowymi pudłami w tym momencie. Jestem trochę... Powiedzmy za daleko, jeżeli chodzi o progres, żeby móc sobie pozwalać na takie losowe rzeczy. To jest Martotaga, czyli będę musiał się wyleczyć. Już się ostatnio przekonałem, że muszę to leczyć. Użyj czakra dropa na Idun. Pasni. A rzecz jaka. Materonda jeszcze na nich zostaje, więc jest okej. To jest Matsulta. Polinko w Tao. Zajebiście. Brakowało jeszcze dosłownie. Chyba tylko, żeby poszła ta... Żeby poszła... Pulinka w protagę, to już w ogóle byłoby idealnie. Nie, nic od polnego na trzciznę pewnie. Nope. Właśnie pytanie, kogo mogę w miarę bezpiecznie wrzucić tutaj. Sama metwaca może nie być tym pomysłem.
Slime powinien umrzeć teraz. Nice. Dobra, i Matelunda. Teraz priorytetem będzie zabicie Onmorakiego, żeby nie ponimpował. Au. Nie spodziewałem się, że ich widzę tak padnie. Okej, to zadaje dużo mniej niż myślałem, że będzie dawało. Trzy czakra po Aidon. Aidon użyje... bo... znaczy jabłka. Granie z Magatsuki już powinno zadawać znacząco więcej. O, ja nie dostanę... o Boże, a propos. Przy czym mówię, teraz wydaje mi się, że... wydaje mi się, że mogę tak wejść po to. Bo to jednak będzie dużo dodawać. A konty są blokowane. Taka, taka. Podeczam? Muszę ma tę ondę, jego. Czy ja mogę bowla? Tak, mogę bowla i ten. I... jabłko. Nice, ładne obrażenia wchodzą. Italiata się nie boję. Boję się tego, co oni mogą mi teraz zrobić potencjalnie. Dobra. Dobrze, bardzo dobrze. Mniej dobrze. Nie dobiję Idun. Niedobrze. Nie, ani co jest odporne i na buffu, i na archi chyba. Nie jest moim najsadniejszym, bo teraz będzie Chimera chyba. To też mi się już nie przyda, to jest najgorsze. Dobra, zaryzykuję zrobienie czegoś takiego. I spróbuję ich pobić w tej turze. Póki jeszcze mam buffy. O, pierwszy. Będę liczył na to, że będą mnie próbowali bić... kurwa. Chyba mogę zejść Emily tę sobę normalnie. Tutaj użyć Hasotobi i liczyć na to, że trafi. Chimera może dalej... au! Chimera może hitblokować. A Protag może znowu... Raft Tempesta użyć. Ale zadaje już śmiesznie mało. Nie powiem. Wygląda... o mój Boże. To się źle skończy. A czy jest zlistowana? Byle pulimpa nie weszła, byle pulimpa nie weszła.
Jeżeli Polimpa nie wejdzie, to mam to w palcu. Powiedziałem coś. O mój Boże, ja wiem, na czym to się skończy. Teraz uwaga, podziwiajcie. Przewiduję przyszłość. Użyję Raw Tempesta. Chimera zaatakuje mnie. Sprokuje Reflecta, przez co skończy moją turę. Oj, mnie zgwałcą. I can see the future! Nie powiem, scenariusz był niepokojąco blisko spełnienia się. Skill conversation death sama. Hold up! Zapisz. To by wymagało ode mnie za dużo IQ. Nie oczekuj ode mnie IQ w tym momencie. Jestem zbyt sfrustrowany, żeby mieć jakikolwiek IQ. Jest to Fionn McCumber, ale niestety nie ma save pointu. Ale to pozostawia jedno bardzo ważne pytanie. Gdzie jest jeszcze jeden absces? Brakuje mi abscesa, w którym będą po pierwsze Physical Almighty piątki, po drugie w którym będzie ta cholerna umiejętność do ośmioski, chyba że ona w ogóle nie była w abscesie, ale wtedy to już w ogóle będzie mi smutno i przykro. Co do tego, bardzo fajny absces na 99 poziomie, podoba mi się. Wyobraźcie sobie, co było, jakby tam były normalne demony, a nie early game'owe syfy z pierwszotierowymi umiejętnościami. Nieironicznie najgroźniejsza z umiejętności, którą tam spotkaliśmy, była ta... była Poizma. Nie, zostaw mnie. Nie. Szlak. Ciekawe, czy Faf nie da ze sobą pogadać. Nie, Faf nie da ze sobą pogadać. To zdecydowanie nie wyglądało mi na Fafnira, który chce gadać. Stała się Tytanomachia, nie wiem o co ci chodzi. Tu jest absces, holy fuck, tu jest absces. Absesy powinny być bardziej z daleka widoczne.
każdym razie chciałbym sobie wmawiać, że każdy abses od tej pory spotkałem będzie prostszy niż poprzedni, ale to nie musi być aż tak oczywiste. Dobra, to niech będzie Sult. Niech będzie Chimera. Skrócie było warto? Zależy o co pytasz. Jeżeli masz na myśli, czy było warto tego 99-poziomowego abscesa? Nie. Ni cholery nie było warto. Come on! Spierdalaj. By the way, on ma ponad 1000 HP. Ja bym się ktoś pytał. Nie wytrzymam. Dosłownie nie wytrzymam fizycznie i mentalnie. Psychologia i seeking. Widzieliście to, prawda? A jestem podatny na hamę, ale fajnie. Ligusia. Jasne, czemu nie? No teraz jak bym manewrować trzy różne... Dobra, udało się. Co jeszcze raz? Ja miałem w drużynie Chimerę i Surta, tak, dobrze pamiętam. Nie, nie, nie Riten. O. Dobra, pokaż kotku, co masz w środku. Pocieszam się jedną rzeczą, słuchajcie. Jedyne co ma to ataki fizyczne. Mam zamiar nadużywać tego w chuli. Czy czuję się tanią kurwą? No nie tak. Tak naprawdę wcale. Hej. Ajajaj. Ajajaj. Kolego, co się stało? Musisz mi opowiedzieć, co się stało? Bo chyba coś ci nie pykło, wiesz? Nie obchodzi mnie, że nie mam HP-ków na to. Jak sobie tego czy? Hold up. Przecież mój protak jest dosłownie nieśmiertelny na tej walce. Nawet nie wiecie, jak silną ochotę mam w tej chwili wcisnąć auto battle, tylko po to, żeby pomemować. I tytanomachia zapewne HP. Simi. Watch me. Patrzcie, jak mu wpierdalam. Ja pierdolę, ile on ma HP.
Czemu on musi mieć tyle HP? Jakoś idzie. Znaczy idzie, ale powoli. O nie. Co ja zrobię? Jak myślicie, co mogę zrobić w sytuacji, kiedy odbieram Agatuki? Chyba po mnie, co? Nie wiem, czy ja to przeżyję. Ajej. Wiesz, ja dobrze widziałem, że ja mam to na lodę, czy jest podatny na ogień? Serio? Nie, to muszę być... Tak, co? A... Nie, nie wiem. Jestem ślepy, whatever. A, bo przeskakiwałem przez Ziodine, okej. Okay. Wszystko jasne, say no more. Przez to, że on nie używa tytanomachii normalnie w trakcie walki, tylko jako tego. Tylko jako specjalnego ruchu. To ta walka nie ironicznie jest łatwiejsza niż normalne bicie się z tymi. Z niematanowadaczymi. Ajej. Znaczy nie ukrywam, że to jest częściowo powód, dla którego nie chciałem dawać sobie Reflect Fizza, bo potem dzieją się takie wspaniałe przypadki jak ten. A z drugiej strony ta galerie by mnie w dupę tak bardzo czasem zasługuje, żeby dostać to w drugą stronę. Znaczy auto dla memu byłoby spoko, gdyby nie to, że spas za długo. A mimo wszystko nie chcę, żebyście sobie po prostu patrzyli. Jak gra sobie leć na auto. Tak to mogę przynajmniej udawać, że ją przyspieszam po odrobinę. Ale teraz to już nie ironicznie nawet... Nie mam czego więcej zrobić, tylko mogę tylko auto. No i sam się robię. TF. No, Jezu Chryste! Było tutaj dosłownie wszystko, czego potrzebuję. Nie jestem Sfiorzyn, tylko Learning Miracles. Tutaj były. Oh my! Oh? You wish to learn. Wróć do mnie, gdy zbierzesz więcej rzeczy. Ile ja mam kryształów? Dwa. Chciałbym ich używać po dwa, wiecie? Naprawdę bym chciał. Zobaczmy to. Jezu, wreszcie będą mógł mieć 8 skilli. I na demonach, i na protagoniście.
Nie, czekaj, to było. I potencjalnie jakby mi tam jeszcze zależało, to jest Divine Garage na zdjęcie. Nice! No to teraz jeszcze tylko Mastery na mnie czeka. W sumie potrzebuję na nie 1100 punktów. 1100. Ale jak już to jestem. Gdzie jest Okami? Dobre pytanie w sumie, co ja chcę? Bo na pewno chcę to, co mam do tej pory wzięte jako tako. I się zastanawiam, bo to Blood Eagle by się przydało do krytu, zwłaszcza z Aftempestem. Bo Muraku ma tylko jeden cel, prawda? Tak. No i biorąc pod uwagę, że ma większy efekt jak TF krytem, to tym bardziej. Spróbuję tak. Najwyżej będę się bawił potem zmiany tej. How is this? Nie. How is this? Daj mi wziąć Null Force'a, Jezu. Okej. Okay. How is this? Zaraz się okaże, że nie wziąłem czegoś ważnego i będzie mi bardzo smutno i przykro. To jeszcze raz, czy miałem coś ciekawego do spodziewania na swój poziom? Ech. Mogę potencjalnie mince spodziewać? Ale to będę myślał raczej już przy następnej możliwej okazji. Najważniejsze jest to, że mamy ogarnięte wszystkie abscesy. Teraz nic, tylko zbierać milion chwały. Joy. Gun. Dobra, na dziś to było na tyle. Dzięki wam za przybycie. W sobotę normalnie Elden Ring już powinien być. Wydaje mi się, że będziemy wracać do normalnego typu funkcjonowania. Mam przynajmniej taką szczerą nadzieję. A na razie to było na tyle. Trzymajcie się, po. Cześć.